To będzie wyjątkowe muzeum na mapie województwa śląskiego, bo poświęcone osiągnięciom sportowym. W Wiśle powstanie Muzeum Beskidzkiego Narciarstwa. Jego budowa kosztować ma 24 miliony złotych. Muzeum przedstawione będą przede wszystkim trofea naszych skoczków, ale także pozostałych olimpijczyków. Szczegóły zna Magda Sincewicz. Mimo że nasz legendarny skoczek z Wisły od lat zajmuje się inną dziedziną sportu, to na zawsze zapisał się na kartach historii, dokonując rzeczy niemożliwych. Przez lata wydawało się też niemal niemożliwe stworzenie w jego rodzinnym mieście miejsca, które oddałoby hołd wielkim sportowcom. Teraz będzie to możliwe. Jesteśmy w chwili obecnej w trakcie trwania procedury przetargowej na pierwszy etap stworzenia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza właśnie w Wiśle. Faktycznie przymiarki trwały dosyć długo, bo to też poważna inwestycja, dość kosztowna, ale też merytorycznie bardzo rozbudowana. Czas składania ofert miał właśnie minąć, ale pojawiło się ich tak wiele, że zdecydowano się na wydłużenie terminu. W połowie lipca ma być wyłoniony wykonawca dwukondygnacyjnego budynku, który stanie w Parku Kopczyńskiego nieopodal amfiteatru. Zawsze coś ciekawego. Wisła kiedyś była tylko takim miejscem, 30 lat temu to było takie miejsce, gdzie przyjeżdżało się na dworzec, szło się na szlak i potem się wracało na dworzec i odjeżdżało się w kierunku większej miejscowości. Natomiast w tej chwili można tu spędzić kilka dni, chodząc po różnych ciekawych miejscach, a to będzie następne takie miejsce, gdzie można będzie spędzić kilka godzin. Czemu nie? To akurat miejsce odpowiednie. A chyba już jest jedne Muzeum Małysza. Następne będzie. No. Niech będzie. Szacowany koszt stworzenia muzeum to 24 miliony złotych. Wisła na ten cel pozyskała z Unii Europejskiej 18 milionów.